odcinku 15 spowodował, że wykościanie zwyciężają swego Arnolda rzeczy 46 do 44. Wykościanie inkasują zatem 2 punkty, Rzeszowianie za lepszy bilans w meczu 1 punkt. 46 do 44, w meczu 92 do 88 wygrali Rzeszowianie. Ale wynik ten odwraca, że Wykoszczanie oczywiście do dorobku dopisują 2 punkty, Rzeszowianie 1, ale przy zwycięstwie we Wrocławiu, proszę Państwa, petardu, bardzo prawdopodobnym, bo Wrocławianie prowadzili bardzo wysoko, to Rzeszowianie będą towarzyszem niedoli Bydgoszczan i Gnieźnian i za rok te trzy zespoły spotkają się w rozgrywkach, proszę Państwa, pierwszoligowych. Żużlowcy ambitni z Państwem pożegnali się i właśnie w związku z tym, że był to ostatni mecz w sezonie Ekstralidze, Polonia Bydgoszcz w imieniu zarządu, zawodników, sztabu szkoleniowego przekazuje serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, darczyńcom, przyjaciołom, kibicom za wsparcie w trakcie tegorocznego sezonu. Myślę, że mimo absencji lidera zespołu bydgoskiego Grega Hentoka, Wykoszczanie w ostatnich meczach pokazali sportowy pazur. Zwyciężyli w Gnieźnie, zwyciężyli teraz faworyzowanym zespołem z Rzeszowa. I proszę Państwa, żegnają się naprawdę w dobrym stylu z Ekstraligą. Jest to tylko sport, proszę Państwa. Ktoś musi wygrać, ktoś przegrać. Niestety Bydgoszczan, Rzeszowian i Gnieźnian w tym roku dotkną los degradacji. Wierzymy, że Banicja na...